napisaliście mnóstwo komentarzy, aby sprawdzić zawód mechanika, tak więc dzisiejszy dzień spędzę w warsztacie. Pokażę, jak wygląda praca mechanika, ile zarabiają i oczywiście pomogę coś naprawić. Nie idzie i nie wiem, co zrobić. Prosiłem Was również, abyście w komentarzu napisali challenge, jakie można wykonać w warsztacie. Wybrałem 4 najlepsze, ale wykonam tylko jeden. Pobrudzisz się na pewno, zobaczysz, że praca mechanika to nie tylko młotek, ale też dużo wiedzy, dużo doświadczenia, bo to na pewno bardzo pomaga. A jeśli sobie nie poradzisz, no to zajmiesz się tym. Okej, okay. Z tym już sobie chyba poradzę. Ja myślę, że zaczniemy od Volvo i zobaczymy, co tutaj jest do zrobienia. Czym tutaj się zajmiemy? Wymianą gumy drążka stabilizatora. Trzeba odkręcić to i trzeba odkręcić to. Tą śrubę. I zdemontować. O, widzisz. Zdecydowanie szybciej. Moje ręce chyba nie są stworzone do tego, żeby nie nosić rękawiczek, więc je zakładam. Lepiej późno niż wcale. Cześć. Przyjechały części, chodź. Mamy już części, czyli możemy wymieniać te gumy, które przed chwilką zdjęliśmy. Ponieważ dostawca nam stwierdził, że nierozcięte, to trzeba ponownie je zaatakować. Przecinamy teraz gumę, żeby założyć ją na wahacz? Na wahacz? Gdzie ją zakładamy? Nie, na stabilizator. Na stabilizator, prawie jak wahacz. Prawie. Sorry, to mi wejdzie przez to? Kto smaruje, ten jedzie, jak już kiedyś mówiłem, więc posmarowaliśmy, gdzie ją wkładali. O! Ja uważam cały czas, że ta guma nie jest od tego, ale chyba się mylę. Ta guma nie pasuje, tutaj jest w ogóle inna średnica. A, no to, to się niestety zdarza, tak? Pomimo tego, że te katalogi z częściami są bardzo bogate i bardzo precyzyjne, to zdarza się, że część do nas przyjeżdża, niestety nie pasuje, no wtedy musimy ją wymienić. Większość części zamawiamy przez katalogi poszczególnych hurtowni, z którymi współpracujemy. Tu jesteśmy w jednej z nich, musisz tutaj wejść w osobowe, to nam... Dobrze, zawieszenie. Tutaj weźmiemy stabilizator, który do nas przyjechał, już wiemy, zły, musimy go poprawić. Okay. I w tym momencie masz możliwość, jeżeli masz już zestaw naprawczy, tak? Klikasz tutaj w koszyk i zamawiasz. W każdym serwisie oprócz samochodów muszą być oczywiście plakaty z gołą babą. Tutaj są nawet dwa. Tutaj mamy taką pracę trochę detektywistyczną. Okay, czyli szukamy. Tak, dlatego że jest skądś wyciek oleju, nie jesteśmy pewni, gdzie on jest. Opuścimy samochód, ktoś wsiądzie, odpali go, a my sprawdzimy, czy będzie widać, skąd cieknie. I co, jest wiadomo? No, tam się leje z filtra oleju, tak? Teraz zasysamy olej po to, aby przy wymianie filtra nam się nie wylał, a później nalejemy oczywiście nowego i świeżego. Oznaczamy teraz przewody wysokiego ciśnienia numerkami, abyśmy później nie musieli się męczyć i wyszukiwać, który jest do czego. I tak będzie na pewno łatwiej. Trójeczka. A taki najgorszy klient, jak się okazuje? No nie ma gorszych, lepszych klientów, są czasem denerwujące. No. Okej. Okay. I co mogą takiego denerwującego zrobić? Nie wiem, czy stoją nad czymś, czy... Tacy, którzy stoją, to są tak zwane plecaki, w warsztacie się na nich mówi. Jest to też wkurzające, ktoś... No tak, no wiadomo, że patrzy na ręce, wiadomo, że liczy się efekt i jak to się wszystko zrobi dobrze. Jeżeli to się zdarzy z naszej winy, to wymienimy klientowi część na dobrą. I nie musi o tym wiedzieć też, nie? Że coś poszło. Nie, on za to nie zapłaci. Siemanko. Co tu się stało? Jak to co? No, mamy dzisiaj zdjęcia, tak? No a jednak bezpieczeństwo przede wszystkim, więc fajnie było mieć jakiś taki ogólny przegląd, żebyśmy sobie trochę pojeździli. Dobra, co? Zrobimy szybki przegląd. Wjeżdżaj do środka. Dobra, dzięki. Sprawdzimy akumulator, dolejemy oleju i widzę, że... Syczy. Syczy, bo nie ma. Wymień akumulator. Trzymaj go na 2000 obrotów. Dobra. Już wiemy, że akumulator jest do wymiany, rozdrusznik jest sprawny, alternator również, czyli coś działa. Czyli nie jest tak źle. Nie jest źle, ale akumulator musimy wymienić. Jak tam poziom oleju? Michał, będzie pan zadowolony. W drogę. Czyli jeździmy. Jeździmy w drogę. I perfekcyjnie. No, to jak teściową trzeba. Trzeba pogłaskać. Właśnie. Dobra, dzięki. Trzymaj się. Idziemy zjeść.
Tak jak tu przed chwilą odkręciłem, te dwie śrubki szły naprawdę bardzo dobrze. Tak teraz za cholerę nie chcę puścić i nie wiem co zrobić. Nic. Zazwyczaj jeżdżę z tym do wulkanizacji, a teraz sam muszę wymieniać koło, ale dam radę. Powiedz mi, jak z zarobkami w tej branży, będąc mechanikiem, ile można zarobić w serwisie? Słuchaj, nie bardzo mogę ci powiedzieć, jak to wygląda u nas, natomiast mogę powiedzieć, jak to wygląda na rynku. Można spokojnie założyć, że 200 zł takiej dniówki to jest dniówki, na pewno... Czyli 8 godzin? Tak, 8 godzin pracy i to daje no, kwotę miesięczną. Natomiast też trzeba przyznać, że coraz więcej warsztatów stosuje metodę, którą ja również uważam za rozsądną, czyli po prostu mechanik ma udział w zysku warsztatu. Czyli jakiś procent od wykonanej pracy, tak? Tak, po prostu jest, najczęściej się to liczy po prostu od roboczo godziny. Jest to uczciwe, dlatego jeżeli ktoś chce pracować więcej może zarobić. W tej chwili praca mechanika wymaga naprawdę bardzo interdyscyplinarnej wiedzy. Trzeba być trochę elektronikiem, trochę mechanikiem, troszeczkę kowalem. Słyszałem, że hybrydy też teraz wchodzą, więc trzeba być i elektrykiem. No, mało kto o tym wie, natomiast nie wolno żadnemu warsztatowi obsługiwać samochodu hybrydowego czy elektrycznego, nawet zmienić koła, jeżeli nie masz specjalnych uprawnień. Jak widzimy, w BMC było troszkę płynu do kierunkowskazów, ale dzisiaj jednak się tym nie zajmiemy. Wypisaliście sporo różnych ciężkich zadań, które mogę wykonać u mechanika, ale ja wykonam najgorsze. Nie chcę, ale muszę. Jeśli chodzi o plusy tej pracy, to na pewno duże zarobki, praca w miłej atmosferze i fajne możliwości rozwoju. Minusy to, że trzeba mieć dużą krzepę, żeby odkręcić te niektóre śruby i praca często w niewygodnych warunkach. Oczywiście zostawcie subskrypcję i oceńcie sami, jak Wam się podoba praca w warsztacie i czy nadawalibyście się do zawodu mechanika. Za cały dzień pracy, czyli 8 godzin pomocy w warsztacie, zarobiłbym minimum 200 zł. Pieniądze wrzucamy do naszej puszki, a sumę z wszystkich odcinków wydamy na szczytny cel pod koniec roku.